Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Z nami jest już Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik. O ile mi wiadomo, wraca właśnie z Donbasu, być może jeszcze na nim jest. Dzień dobry, witaj Tomaszu. Gdzie jesteś i co widzisz? Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja tylko doprecyzuję, że ja jadę właśnie na Donbas. W tym momencie jestem w pociągu, minąłem Połtawę i zbliżam się w stronę wschodnich rejonów Ukrainy, w których niestety od kilku dni jest coraz bardziej gorąco, gdzie Rosja próbuje przeprowadzić operacje, prowokacje, potencjalnie zastawić nową Ukrainę. Także dopiero przede mną ten który tam spędzę, wcześniej byłem między innymi w Sumach, to jest miasto na północnym wschodzie Ukrainy, przy granicy z Rosją, w rejonie również, gdzie po drugiej stronie granicy gromadzą się teraz rosyjskie wojska. Byłem oczywiście także w Kijowie, obserwując to, jak mieszkańcy Ukrainy zmagają się z tym trwającym, niektórzy mówią kryzys, chyba wolę używać określenie takim politycznym, militarnym szantażem, terrorem ze strony Rosji, bo Rosja po prostu próbuje zastraszyć Ukrainę, zastraszyć świat, wciągnąć ten kraj całkowicie w swoją sferę wpływu i podporządkować Kijów woli Moskwy. No jak na razie cały czas trwa ten stan ogromnego napięcia i tak naprawdę właściwie chyba dzisiaj, może poza bardzo ścisłym otoczeniem prezydenta Putina i grupy siłowików, tych szefów różnego rodzaju resortów agencji siłowych, nie wie, co może się wydarzyć. Tak, i te informacje zbieramy i śledzimy. W tle słyszę ten pociąg, którym redaktor Grzywaczewski zmierza na Donbas. Tymczasem jeszcze zatrzymajmy się na chwilę w Kijowie. Widziałem w mediach społecznościowych, że wrzucałeś choćby zdjęcia kamizelek kuloodpornych dla psów. Co to było za miejsce? Ja byłem wtedy w sklepie właśnie z kamizelkami kuloodpornymi, hełmami, takimi środkami osobistej ochrony w środku konfliktu zbrojnego. Dzisiaj na zakup kamizelki kuloodpornej czeka się w Kijowie wiele tygodni. Po prostu ten sprzęt został wykupiony. Bardzo wiele osób wstępuje do Wojsk Obrony Terytorialnej i przygotowuje się przed taką potencjalną, czy na wypadek takiej potencjalnej inwazji. Natomiast chciałbym podkreślić, że cały czas na Ukrainie nie ma paniki. Oczywiście jest stan napięcia, jest stan potężnego oczekiwania na to, co się może zdarzyć, ale to nie jest tak, że z półek sklepowych znikają towary, że ludzie nie wychodzą na ulicę, że wyją syreny. Wprost przeciwnie, wczoraj byłem również na Majdanie Niepodległości, to była rocznica, ósma rocznica masakry, do jakiej doszło w 2014 roku podczas rewolucji godności, kiedy siły porządkowo otworzyły ogień do pokojowych demonstrantów. I tam na Majdanie były tak naprawdę, przychodzili, składali kwiaty, modlili się, patrzyli na zdjęcia, twarze osób, które wtedy zginęły. Także też ten zwracający kamizelek kuloodpornych, to właśnie to, że one zniknęły ze sklepów, nie oznacza, że to jest panika. To oznacza po prostu, że Ukraińcy zdają sobie sprawę, trzeba być przygotowanym na każdy wariant. Na każdą ewentualność. Lekko zrywa połączenie, ale jak rozumiem, im dalej się oddalam od dużego miasta, tym jakoś będzie gorsza, więc jeszcze ostatnie pytanie. Jakie wrażenia tym razem nie z Kijowa, ale z tego pasa przygranicznego? 2 kilometry od granicy z Rosją w okolicach miasta Sumy. Co tam mówią mieszkańcy? Czy szykują się, czy boją się możliwej konfrontacji militarnej, możliwej wojny? Ja oczywiście zadawałem takie pytania mieszkańcom tej wioski i usłyszałem właściwie jedną odpowiedź, może w różnych formułach, ale sens był taki sam, że oczywiście trudno się nie bać tego, co robi Rosja, ale kiedy żyje się tak blisko imperium, to trzeba do tego lęku przywyknąć. Ja myślę, że to jest też pewnego rodzaju odpowiedź na dzisiejszy stan ducha mieszkańców Ukrainy. Pamiętajmy, że ta wojna trwa od 8 lat. Ona się nie zacznie teraz. Teraz może być co najwyżej jeszcze straszniejsza kontynuacja. Wojna trwa 8 lat, od 8 lat giną ludzie, od 8 lat jest około 1,5 miliona wewnętrznych uchodźców. Od 8 lat są okopy, są zniszczone wioski. Z tym strachem przed wojną, przed śmiercią Ukraińcy się w pewien sposób oswoili.
I to z jednej strony oczywiście napełnia smutkiem, ale z drugiej strony powoduje, że właśnie dzisiaj oni są przygotowani na przyjście Rosjan. Ja też już kilkukrotnie słyszałem odpowiedzi na moje pytanie o strach, odpowiedź, że jeżeli tutaj Rosjanie przyjdą, to my się obawiamy tylko tego, gdzie my ich wszystkich zakopiemy. A czy boisz się, czy boi się pan podróży na Donbas w to miejsce, gdzie jest gorąco? Tak, oczywiście. Osobiście ja oczywiście, że się boję. No, trudno się nie bać, jadąc w miejsce, gdzie jak wiemy dochodzi do ostrzałów, są informacje o rannych, również o zabitych żołnierzach. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Trudno przewidzieć, w którym miejscu może dojść do kolejnych ataków, albo w ogóle, czy nie dojdzie do jakiejś właśnie dużej inwazji. Także tak, to jest naturalnie, że się boję. Myślę, że tutaj tylko osoba zupełnie nierozsądna by się nie obawiała. Tak jak mówili mieszkańcy miasteczka w Sumach, będąc tak blisko granicy roku, będąc tak blisko Rosjan, a pamiętajmy, że na tych terytoriach Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej nie ma żadnych władz, takie określenia władzy, tych separatystycznych tworów. Tam są po prostu okupacyjne siły rosyjskie. Więc będąc Rosjan, należy się bać, bo to podpowiada i historia, i zdrowy rozsądek. Więc tak, boję się, ale też będę starał się być dobrze przygotowany po to, żeby dla państwa relacjonować. A jak to przygotowanie, jak środki ochrony? Czy udało się w końcu zakupić tą kamizelkę? I jaki jest konkretnie cel tej podróży? Tak, oczywiście tutaj dzięki przede wszystkim w wsparciu mojej koleżanki, dziennikarki Moniki Antyszewskiej, która od lat mieszka w Kijowie, od lat jeździ na front, ona zorganizowała dla nas i kamizelki odporne, i hełmy, i też zorganizowała, umożliwiła wjazd w ten rejon bezpośrednio linii frontowej. My chcemy przede wszystkim pokazać, jak wygląda tam życie, co oni teraz sądzą o obecnej sytuacji. Chcemy też pokazać, jak wygląda życie żołnierzy w tej niezwykle napiętej sytuacji i przypomnieć, że oni w tych okopach właśnie są nie od wczoraj, nie od zeszłego tygodnia, nie od momentu, kiedy Ukrainą ponownie zainteresowały się światowe media na początku tego roku, ale że oni tam są od 8 lat, że oni właśnie w tamtym miejscu bronią Ukrainy przed rosyjską agresją, bo gdyby nie oni, to Rosja już dawno zajęłaby o wiele większe połacie Ukrainy. I to ci ludzie powodują, że dzisiaj cały czas Rosja nie zdecydowała się na atak. To oni są naprawdę na pierwszej linii frontu obrony nie tylko Ukrainy, ale w mojej ocenie całej Europy przed neoimperialną Rosją. Bo dzisiaj gra nie toczy się tylko o Donbas, nie toczy się o Kijów. Gra toczy się o cały porządek europejski. Toczy się również chociażby o naszą ojczyznę, bo przecież my też możemy znaleźć się, jakkolwiek się pisali, znajdowaliśmy na tej niestety linii frontu, linii ataku rosyjskiego imperium. Powiedział Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik aktualnie na Ukrainie, w drodze na Donbas. Tomaszu, powodzenia, dużo zdrowia, dużo ostrożności i choć pomimo tego, że na pewno na kamizelce odpornej masz na plecach napis PRES, to pamiętajmy, jak jedna korespondentka wojenna na Wojtacha kiedyś mi powiedziała, to ten napis jeszcze nic nie oznacza, bo cały czas możecie być na celowniku, więc powodzenia. Bardzo państwu dziękuję. Życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia. Dobrego tygodnia, do usłyszenia. Godzina 8.41. Za chwilę porozmawiamy z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw wschodnich, o sytuacji związanej z tak zwanymi nieuznawanymi republikami Donieckiej i Ługańskiej, ale najpierw zaśpiewa John Newman w utworze Love Me Again. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.